Witam ponownie i żeby od razu nie było nudno, to będziemy dalej tutaj ciągnąć ten projekt nasz Arduino Scanner. Mamy tutaj wyciągniętą płytkę, tą fantastyczną, sławetną, brzydką płytkę z pudełka. Pudełko idzie już do śmieci. Wyjęliśmy tutaj wyświetlacz. Ten mniejszy, 2,2 cala. Przyszedł nam dotykowy, chociaż to i tak dotyk nie będzie w tym działał. 2,8 cala, trochę większy. I pakujemy to do większej obudowy. Dodatkowo wreszcie, chyba po miesiącu, doczekaliśmy się modułu do DS. Przy tym przypłynął sobie. Także możemy zacząć część czwartą o tym, jak zrobić w takim małym, ładnym pudełeczku. No nie wiem, czy wielkość papierosów w technologii SMD. Tutaj są wszystkie części już pokupowane. Tak, wtyczka, przejściówka SMA na UC1, przyszedł moduł, także mamy komplet i użyjemy do tego starego wyświetlacza i to wszystko zamkniemy w takim ładnym pudełku. Dodatkowo zamontujemy albo akumulator taki z ładowaniem, to chyba będzie najodpowiedniejsze. Ewentualnie mamy tu jeszcze takie pudełko na 3 paluszki. Małe 3 i zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Tu mam jakieś stare te dwa akumulatory. Nie wiem, czy się reaktywuje. Ewentualnie weźmiemy z nowych baterii, podbierzemy coś. Dobra, gniazdo antenowe tym razem zrobimy porządnie. To jest też China Wordu. Nie wiem, za 5-8 zł chyba, nie pamiętam dokładnej ceny. 2 metry przewodu RG316, podobno 50-ohmowy. Ładnie podłączymy tutaj gniazdo bezpośrednio do płytki. Taki kawałek potrzebujemy. Na pewno będzie to lepiej wszystko wyglądało. Dobra, to co, składamy. No i mamy jeszcze przy okazji możliwość wypróbowania wiertła, powiększarki do otworów, powiedzmy. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale zobaczymy, jak to ładnie nam tutaj rozwierci pod nasze gniazdo wejście. No może wreszcie się przyda. Muszę wam to generalnie pokazać, bo to jest cud, miód i malina. Nie wiem, jak mi się to uda, ale spróbujemy. Może jedną ręką? No brakuje. Nie, muszę coś wymyślić ze statywem. Dobra, dało się zamontować, a ja chciałem wam pokazać, jak fajne to jest wiertło. Generalnie mają takie w Lidlu. Bardzo ładnie to idzie, to powiększanie otworów. Pomalutku. Muszę to spieszyć. Musimy złożyć całość. To jest dosyć fajne pudełko, bo ma tutaj takie ścięcie i możemy sobie złożyć tak, albo będzie płaskie, albo tak jak ja chcę to zrobić. Z jednej strony jest szersze, a drugiej węższe, zależy jak złożymy. No i co, wiercimy. Piękna sprawa. No, jeszcze minimalnie. Mam piękny otworek. Chwila, moment. Kiedyś takie rzeczy powiększało się nożyczkami. Pomyśleć. No, no i mamy nasze gniazda. Tak. Cokolwiek montujecie, możecie używać kleju w sztywcie.
najlepsza wymyślona rzecz po MacGyverce. Przymocowanie tutaj gniazda czy przycisków, nie trzeba nic tutaj kleić, kombinować, podpórek wiercić, przyklejamy. Jak chcemy zdemontować, też się nic nie dzieje. Bierzemy taką cudowną palarkę, podgrzewamy z daleka albo palarką czy nawet suszarką do włosów. Klej od razu puszcza, można to wymontować. Tak samo płytka też była przylepiona i bez problemu wychodzi. Dobrze, wrzucimy, tutaj podłączymy i zobaczymy, czy wystartuje. Tak samo tutaj. Pomyliłem się przy wierceniu, zmieniłem zdanie. Stwierdziłem, że jednak tutaj lepiej jak jest wyprowadzenie z boku. Poza tym na górnej części musiałbym przewody ciągnąć. No i proszę jak ładnie. Kawałek odłupanego plastiku zaklejony i mamy otwory zaślepione. Ile musielibyśmy się namęczyć, gdybyśmy używali innej metody niż klej na gorąco. Pierwsze uruchomienie i odpalił w sumie bez żadnej przeróbki. 5V bezpośrednio wchodzi tutaj na pin zasilający wyświetlacz i akurat działa. No taki urok. Tym razem odczepiamy przewód 3-3. Tu już nawet przygotowałem zasilanie, żeby dać przez rezystor. No ale widzę, nie trzeba. Jeszcze raz sprawdzę, czy wystartuje. I bezproblemowo poszedł. Jeszcze tutaj podpórkę zastosować i będzie ładnie. Przyciski tutaj zaraz zobaczymy, czy działają. Start z PC chyba. I przewijanie częstotliwości. No nie. Jednak tutaj. Górny cały czas do operowania. Okay, zupełnie inaczej wygląda. Zgaszę światło, o. Na dużym wyświetlaczu jednak. Układ pinów jest dokładnie taki sam. Tutaj sobie zaznaczyłem, podgiąłem ten, który nam nie będzie potrzebny. To są piny od, jak widać, touch jest napisane, czyli od dotykowego wyświetlacza. Tutaj w tej aplikacji akurat nie używane. Tu mamy zasilanie VCC nasze. Wiemy już, że działa, bo przed chwilą sprawdzaliśmy. Także jeszcze tutaj to z modyfikacji. No, przyciski po prawej zamiast u góry też chcieliśmy, nie wylotowywałem ich. Nam 3-3 nie będzie nam potrzebne zasilanie, to też za chwilę wytniemy i nic. Z tej strony nam piny nie pasują, także po zamontowaniu od tej strony musimy dać jakąś podpórkę wkleić. Układ prawie zmontowany, tu mamy podpórkę, tam wyświetlacz nie opadał. Skąd wziąć teraz szybkę, o właśnie, mamy wycięty otwór, proszę bardzo, to wygląda. No szybka to jest w firmach produkujących reklamy, pełno tego się wala, że ja zawsze za kilka złotych biorę odpad, wystarczy tu narżnąć, na krawędź położyć, to ładnie pęka. Nawet nie tego nie docinamy. I od spodu oczywiście czym? Klejem w sztyfcie na gorąco. Kleimy od spodu ładniej. I beautiful shower. Wstępnie przyklejona. Tym jeszcze naokoło, żeby kurz nam się nie dostawał. I składamy. 10 sekund później mamy przyklejone. Dlatego kocham ten klej. Jeszcze jedna mała modyfikacja. Zamontowałem na stałe gniazdo, a wyprowadziłem przewód. Z tego względu, żeby ta po prostu wtyczka po jakimś czasie się nie wyrobiła przez ciągłe wkładanie, wyciąganie przewodu. Może trochę nawet lepiej profesjonalnie wygląda.
Mamy już podłączoną naszą antenę. Ładną obudowę, dwa przyciski. Jak widać. To tak specjalnie dla was, żebyście nie mówili, że Bercik robi kichę, nie? Nawet jakąś nalepkę znalazłem. Decazon. No, no beautiful shower. Po prostu. Jedziemy. Zobaczymy, czy to jeszcze działa. Jak wyświetlacz to wyświetlacz. Większy zupełnie inaczej się ogląda. Kolejny dyplom dla kolegi Bercika. O, co coś nowego? Do zajęcia pierwszego miejsca w konkursie na mistrza ciepłego kleju. O, gratuluję. Jestem bardzo zadowolony. Jeszcze coś odpowiedniego dla mnie. Bardzo proszę. Ciepłego gluta.